Cześć, z tej strony Amator Planszówek i dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o drafcie kart. Możemy powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z czymś w stylu dryfowania dostępnych kart wokół stołu. Ty co? Jakiego dryfowania? Coś o łodziach znowu będzie? Nie, o jakich zaś łodziach? Ty, no ostatnio miało być o pokładach, a o kartach w końcu było. Ej, było o deck buildingu, a teraz jest o drafcie kart. Czyli znowu nie o łodziach. Ty, ale nie będzie o żadnych łodziach. Ty, to po co w ogóle o jakimś dryfowaniu zaczynasz? No, to taka metafora miała być, zresztą nieważne. Słuchajcie, zapraszam Was na materiał o mechanice draftu kart. No to opowiedzmy sobie o tym, co to jest ten draft kart. I tradycyjnie już jak to w innych moich materiałach poradnikowych, pojęciowych. Przypominam, że to jest film głównie dla nowych graczy, takich, którzy wchodzą dopiero w świat planszówek. I dlatego mam prośbę do zaawansowanych kolegów i koleżanek, jeżeli coś ważnego pominę, co trzeba by było wspomnieć przy okazji draftu kart, komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co jeszcze taki amator jak ja oraz inni muszą wiedzieć na temat tej konkretnej mechaniki. Dobra, no to co to jest ten draft kart? W zasadzie mamy tu do czynienia z bardzo prostą mechaniką, w której wszyscy gracze na początku rozgrywki otrzymują zestaw kart dany dla konkretnej gry i z tych kart wybierają sobie jeden kartonik dla siebie. Ten kartonik kładą zakryty przed sobą, tak żeby rywale nie widzieli, co wybraliśmy. Wszyscy wykonują tę czynność równocześnie, kiedy każdy z graczy wybierze swoją kartę. Wszyscy razem odwracamy kartę, a te, które pozostały, przekazujemy graczowi siedzącemu obok. W zależności od gry, rundy, będzie to gracz po lewej bądź po naszej prawej stronie. Otrzymane karty od gracza obok, ponownie wybieramy sobie jedną, kładziemy przed siebie i kiedy wszyscy to zrobią, odwracamy, przekazujemy dalej. Dlaczego wszyscy odwracamy karty równocześnie? Dlatego, żeby rywale nie widzieli, jaki ruch wykonamy, czyli jaką strategię obraliśmy, w co chcemy iść, w jaki rodzaj budynków przed sobą, w jaki rodzaj akcji. Wszystko zależy od konkretnej gry. Ważne, żeby wszyscy równocześnie wybrali kartę, położyli ją przed sobą, a resztę przekazali rywalowi. Tyle. W ten sposób schodzimy, aż się skończą wszystkie karty i wtedy przechodzimy do odpowiedniej fazy w danej grze. O tym, jakie to fazy i co się dzieje, powiem przy okazji pokazywania Wam, z jakimi grami z draftem ja miałem do czynienia, jakie mam w swojej kolekcji. Tak obrazowo całą czynność można porównać do sytuacji, w której trochę nie pandemicznie, ale idziecie ze swoimi znajomymi do lodziarni. Każdy wybiera inny smak lodów, a każdy chciałby spróbować każdego ze smaków. Więc wszyscy biorą swojego rożka z gałką lodu, robią liza, smakują, potem przekazują sobie te lody. I tak lecimy w kółeczko, aż nasz smak wróci do nas. I tyle, to by był taki draft lodami. Tak jak mówię, nie pandemicznie, ale żebyście wiedzieli mniej więcej, o co w tym chodzi. No a jakie draft card ma plusy, jakie minusy? Zacząłem od tego, że jest to naprawdę popularna mechanika gier. Wiele tytułów ją wykorzystuje, a wiele wręcz na niej bazuje i to jest ich główny trzon rozgrywki. Więc jakie są plusy? Głównym plusem jest takim, że wszyscy wykonujemy akcje równocześnie, a więc czas rozgrywki spada do minimum. Możemy mieć tytuły, które wyglądają na naprawdę spore, ale jedna partia w daną grę trwa naprawdę krótko. Kilkanaście, 20 minut i to tyle, mimo że mamy na przykład bardzo duże pudło i sporo kart. Draft kart sprawia też, że obniża się losowość gry karcianej. Jak nieraz wspominałem, gry karciane to są tytuły, które po prostu cierpią na tą losowość, ponieważ nie wiemy, co nam trafi na rękę, nie wiemy, co nam trafi do puli dostępnych kart i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przy drafcie wszyscy gracze otrzymują jakieś karty, ale nasz wybór nie ogranicza się do tych kart, które właśnie otrzymaliśmy na rękę, tylko z nich pobieramy jedną, a następnie dostajemy inny zestaw kart. Dlatego ta losowość jest troszkę obniżona. Wiadomo, dalej jest, ale jest to narzędzie, które
nadaje jej znacznie mniejszego wyrazu dla całej gry i pozwala na większe pokombinowanie z tym, co chcemy w danej rozgrywce zrobić, co chcemy uzyskać. No i to, co wcześniej wspomniałem, że wszyscy wykonujemy akcje równocześnie, sprawia, że większość takich gier w zasadzie nie ma przestojów, co jest ich dużym plusem, chyba że trafimy na gracza, który cierpi na paraliż decyzyjny. Zdarzało nam się grać z takimi osobami, które nawet przy drafcie, jak siadły przed nogą ilością kart, jak zaczęły myśleć, co ja mam tu zaraz zrobić, co, gdzie, kiedy, po co, która karta mi się przyda, która nie przyda, którą dać rywalowi, którą nie, co ja mam zrobić, rany boskie, ile decyzji. No to może się ta rozgrywka troszeczkę wstrzymać, ale jest to i tak mniejszy przestój niż w przypadku jakichś Eurasków, w których każdy wykonuje swoje ruchy po kolei i ma do zrobienia 10 akcji w swoim jednym ruchu i wtedy możemy iść na kawę, spacer, pojechać do domu się ogarnąć, oglądać coś na Netflixie i tak dalej. Tu tego nie ma, acz jak macie paralityka takiego w swoim zespole, no to liczcie, że zawsze to minimalny przestój się może natrafić, ale to oczywista sprawa. Kolejną zaletą jest to, że przy drafcie kart mamy spory wpływ na to, co się dzieje przy stole. Przynajmniej niektóre gry bardzo dobrze z tego korzystają, ponieważ dostając karty, mamy przegląd tego, co nasi rywale już zagrali, co wybudowali, z jakich rzeczy skorzystali na kartach, bo mają je wyłożone przed sobą i możemy zauważyć, kto w jakim kierunku chce pójść, jak rozwijać ten swój zestaw, który ma przed sobą i możemy decydować, czy tu jest jakaś karta, która nam się przyda i pójdziemy, bo nam da dużo punktów, a może tu jest karta, która da niesamowitego kombosa rywalowi i nam się ona nie przyda, ale weźmiemy ją sobie dla siebie. A czemu on ją ma dostać? I w ten sposób mamy jakiś wpływ na to, co jest na stole i to jest bardzo przyjemna część gier z draftem kart. Warto też wspomnieć, że przy grach, które się opierają tylko o draft kart, mamy od razu przegląd tego, ile dana gra potrwa, ponieważ dostajemy ilość kart i zazwyczaj tyle, ile jest kart, to tyle będzie rund. Ewentualnie jedna mniej, ponieważ na końcu, jeżeli mamy dostęp do dwóch kart, no to ostatnią sobie odrzucamy całkiem z gry, a ta trafi do nas. Więc mamy przegląd tego, jak długo potrwa rozgrywka, co jest też małym, ale ciekawym plusikiem. Wspomniałem też, że część gier bazuje na mechanice draftu kart i to jest ten główny trzon ich rozgrywki. Natomiast są tytuły, w których draft jest wykorzystywany do w zasadzie rozdania kart. I tutaj przejdę do minusów, ponieważ o ile ten sposób rozdawania kart wtedy niweluje losowość, daje nam większe możliwości taktyczne, wzbogaca rozgrywkę, to jednak musicie mieć na uwadze, że taki sposób rozdawania kart wydłuża całą zabawę. I o tym napomnę przy okazji jednej gry, którą wam później pokażę. No i bardzo dużym minusem jest także to, że gry bazujące na drafcie kart nie nadają się do zabawy w dwie osoby. Są tytuły, które próbują jakoś to obejść. Są tytuły, które kombinują z tą mechaniką, z tym rozdawaniem. Często wprowadzają trzeciego gracza. Tak było z omawianymi jakiś czas temu 7 cudami świata, które przeze mnie omawianymi, które w swoim pierwszym wydaniu były grą od 2 do 7 osób, ponieważ był tam właśnie wariant takiego wirtualnego gracza i to nie działało, to w ogóle nie działało. Na szczęście wydano 7 cudów pojedynek, który sobie fantastycznie radzi jako gra dwuosobowa, a nowe 7 cudów świata wychodzi już jako gra od 3 osób i to jest całkowicie słuszne podejście, ponieważ draft na dwie osoby zsie serię. Przynajmniej takie jest moje zdanie, jeżeli znacie gry, które działają fantastycznie na dwóch, a bazują na drafcie, to jestem ciekaw, jakie to tytuły. Z przyjemnością je sprawdzę. Rzućcie w komentarzach. No i to są chyba główne rzeczy, które chciałem wam powiedzieć o drafcie. A teraz rzućmy sobie okiem na konkretne gry i dzięki temu zobaczycie, w jakich tytułach on jest i jak mniej więcej działa. Dobra, rzućmy okiem na to, co mam w kolekcji. No to jakie gry z draftem kart znajdują się w mojej kolekcji? Zacznijmy od czegoś naprawdę małego, co będzie świetne do nauczenia się właśnie tej mechaniki. Sushi Go. Sushi Go, malutka gierka. To w sumie był pierwszy tytuł, w którym się spotkałem z draftem kart i
On mnie nauczył tej mechaniki, on mnie nauczył, jak z nią grać. To jest malutka gra, w świetnej puszeczce. Tutaj mały tip fabryczny, jak tą rewelacyjną puszkę zamkniecie, to wam się wszystkie karty pomieszają, porozpierniczają, będą niszczyć, zużywać. A sobie taką cienką piankę włożyłem tutaj i mam ogranicznik, dzięki któremu nie gonią. Taki tip mały. A co robimy w tej grze? W tej grze zbieramy tytułowe sushi, układamy dania. Kto ułoży najlepsze danie, czyli najbardziej punktowane zestawy sushi, ten wygra, bo zgarnie najwięcej punktów. A gramy właśnie w ten sposób, że sobie na początku każdy gracz otrzymuje zestaw kart, z którego wybiera jedną kartę, wykłada przed siebie, resztę daje rywalowi. I tak robimy wszyscy razem równocześnie, aż się karty skończą. Tak wygląda pierwsza runda. Gramy 3 rundy. Na koniec ten, kto ma najlepiej zoptymalizowane sushi, zgarnia najwięcej punktów. Prosta, szybka, przyjemna gra i świetna do nauki właśnie draftu kart. Osobiście polecam. Całkiem przyjemny tytuł. Natomiast kolejna gra, w której draft kart odgrywa kluczową rolę i jest również główną mechaniką, jest... Tak, 7 cudów świata. Ta gra ostatnio wraca na mój kanał jak bumerang, no ale co ja poradzę, że tyle o niej można mówić. 7 cudów świata, tak jak wspomniałem we wcześniejszych filmach, u mnie pierwsze wydanie. Nie mam tego nowego, bo skoro mam to, to po co mi tamto? Natomiast ta gra to też głównie draft kart, a w zasadzie tylko draft kart, ponieważ cała polega na tym, że bierzemy karty, z nich budujemy przed siebie budynki i rozwijamy w ten sposób nasze małe państwo. Cała gra na tym polega i z tego, co widziałem, czytałem, to 7 cudów świata właśnie z jednym z tych tytułów, które mocno rozpropagowało draft kart w świecie planszówek i między innymi dzięki tej grze ludzie pokochali tą mechanikę i stała się ona tak rozpoznawalna i tak mocno eksploatowana. Natomiast co do 7 cudów świata, jeżeli widzieliście moją recenzję, wiecie co sądzę o tej grze. I osobiście bardzo ją polecam. Również jest bardzo dobra, żeby się nauczyć draftu. Natomiast dobrą grą do nauki draftu jest również kolejna pozycja, która troszkę modyfikuje to, co mamy w 7 cudach świata. Tak, pewnie się domyśliliście, że wyskoczę z nowym wspaniałym światem. Tu również, podobnie jak w 7 cudach świata, dostajemy karty na rękę, z nich wybieramy tą, którą chcemy użyć w naszym imperium, resztę przekazujemy rywalowi i tak lecimy w kółko, aż wyczerpiemy karty. Różnica jest taka, że tu pomiędzy rundami odbywa się fizyczna produkcja, czyli te karty, które wybierzemy do swojego imperium, jeszcze musimy zbudować poprzez wyprodukowanie surowców, które są przedstawione przez fizyczne kosteczki na planszy. I to jest główna różnica, natomiast tu mamy tak troszkę jakby więcej tego budowania silniczka takiego tylko dla siebie. W 7 cudach świata możemy jeszcze... Możemy. W 7 cudach świata bardziej kontrolujemy to, co się dzieje na stole, ponieważ pomiędzy poszczególnymi erami, których są 3, toczymy bitwy, czyli za to, jaką mamy siłę militarną, możemy dostać dodatkowe punkty, pokonując rywala. Tu tego nie ma, w nowym wspaniałym świecie gramy tylko dla siebie, przez co wielu osobom w moim towarzystwie to ta gra bardziej pasowała jako ten tytuł do zapoznania się z draftem kart. Natomiast ja uważam, że oba tytuły, obie gry są świetne pod tym względem i na obu możecie poznać, co to jest faktycznie draft kart. I mam jeszcze jedną grę dla was, którą wam chcę pokazać, w której draft kart jest zasadniczo opcjonalny. Terraformacja Marsa. Tytuł, który naprawdę wielu uwielbia i sporo nienawidzi. Dla niektórych to jest suchy pasjans, dla innych to jest fantastyczny symulator korporacji. Natomiast draft kart, wiem, że niektórzy gracze w ogóle pomijają ten element w terraformacji, a inni nie wyobrażają sobie gry bez niego. Otóż tutaj co pokolenie dobieramy karty projektów na rękę. Możemy je kupować, zdobywać. I może to się odbywać tak, że po prostu otrzymujemy 4 karty, z których możemy sobie wybrać te, które chcemy zakupić do swojej puli. Ale ten dobór może się odbywać także przez draft kart. I tutaj twórcy właśnie sprytnie wkomponowali mechanikę w całą resztę.
Dzięki czemu obniżyli troszkę losowość całego tego dobierania kart. I w ten sposób rozgrywka faktycznie zyskuje trochę na głębi, ale to jest właśnie przykład tego, że draft kart wydłuża rozgrywkę. No, dochodzimy do sytuacji, w której nie dostajemy czterech kart i od razu decydujemy, co bierzemy na rękę, tylko jeszcze za każdym razem musimy odłożyć kartę, podać rywalowi, tak lecieć w kółko, więc to nam dodaje trochę minut do całej rozgrywki, więc bądźcie tego świadomi, że jeżeli draft kart jest właśnie dodatkiem do gry, to może on wydłużać rozgrywkę. Acz czyni ją naprawdę głębszą i przyjemniejszą, więc to już jest wasza decyzja, czy w takich przypadkach z niej korzystać, czy też nie korzystać. No i w sumie to są wszystkie gry z draftem w mojej kolekcji, tak, wiem, mało ich, nie? Ale właśnie dlatego są komentarze, żebyście wy, bardziej zaawansowani widzowie, którzy wiem, że niektórzy do tego momentu doczekują, dali znać w komentarzach, na jakie tytuły jeszcze warto zwrócić uwagę, z jakimi obcować. W moim przypadku nie jest ich wiele, ale z czasem pewnie będzie więcej. Natomiast jestem bardzo ciekaw, jakie gry jeszcze polecacie. Jestem bardzo ciekaw, o czym nie wspomniałem przy okazji moich wypocin na temat tego, czym jest ten draft card. Będę wdzięczny, jeżeli w komentarzach dacie znać, jakie jeszcze wady, zalety wychwyciliście. I to by było w sumie tyle ode mnie. Jeżeli wam się ten materiał podobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę. Jeżeli się nie podobał, to za łapkę w dół. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, zasubskrybujcie mój kanał. W ten sposób wesprzecie moją pracę i dacie kopa do tworzenia kolejnych materiałów. Mam nadzieję, że o jakości rosnącej, a nie malejącej. No wiecie, bywa to różnie u mnie na kanale. W opisie dam wam linki do Ceneo z tymi grami, żebyście sobie mogli znaleźć, zobaczyć, po ile one chodzą. Może któryś tytuł was zainteresował, chcielibyście sprawdzić na własnej skórze, jak ten draft działa. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie, że ze mną byliście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! Czekaj. Czekaj. Ej, nad czym zaś tyle myślisz? No chwilę, no to ważne, chwileczkę. Zaś będziemy grać w 7 cudów przez 3 godziny. No czekaj, kurczę, nie mogę ci dać tej karty, bo zaś przegram. Nie. Jeju, zdecyduj się już. No dobra, no, a nie dam ci tej karty, biorę ją dla siebie. No dawaj. Masz. Ej, co? No co ty? Ale jak ty masz tą kartę? No przecież ja... No, ja w to nie gram.